Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Plinking Evolved sezonu trzeciego. Witam was z mojego 521 miejsca w rankingu, jakże wysokiego. Dzisiaj naszym opponentem będzie Flames of Hate. Jest to raczej nowicjusz, jak widzę, ma tutaj 4 rozegrane gry, w tym 2 wygrane. Gra sobie tutaj bakterią z rurofobem, xerofob. Czy to nie są przeciwstawne? Xerofob i rurofob? Możliwe. Jeszcze ma tam farmafoba. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć wam, co dają te geny. Zacznijmy sobie tutaj klasycznie w Sudanie. Jego choroba to jest FL4M35. Bardzo fajna nazwa. No ale dobrze, w sumie tak się nazywają choroby. AH1N1, te sprawy. Weźmy sobie tutaj odporność na ciepło oraz klasycznie pył. Być może czas już, żeby zmienić troszeczkę nasz kraj startowy. Jednak ten Sudan działa po prostu jak dla mnie idealnie. Okej, to co popraliśmy w poprzednim odcinku, musimy teraz naprawić. Chociaż w gruncie rzeczy gramy z nowicjuszem, więc moglibyśmy się bez tego obyć. Tak szczerze, dopóki nie trafimy na jakiegoś gościa mającego 30, powiedzmy, wygranych, no to nie będzie żaden absolutnie tutaj pokaz umiejętności, tylko zwyczajne znęcanie się nad zwierzętami, rozjeżdżanie amatorów, te sprawy. Tak jak kiedyś z Gimperem, hehehe, mam nadzieję, że kiedyś uda wam się wrzucić moją rozgrywkę z Gimperem. Przypadkiem go spotkałem, grając sobie po prostu na multiku, nawet nie wiedziałem, że to on, dowiedziałem się dopiero później, kiedy wrzucił archiwum swojego live'a. Akurat na tym archiwum nie było rozgrywki ze mną, ale być może kiedyś zostanie to wrzucone. Okej, weźmy sobie tutaj zwierzęta gospodarcze tradycyjnie, żeby łatwiej nam tutaj poszło po południu. O, co się dzieje? Troszeczkę nam gra zacina. Mam 17 FPS-ów, to jest dość niecodzienne. Może powinienem zresetować nagrywanie. Okej, zresetowałem nagrywanie, ale nie wygląda, aby było cokolwiek lepiej. Być może za chwilę się to uspokoi. No nie wiem, no nie wiem. Coś się tutaj złego dzieje. Coś się popsuło. Weźmy sobie w takim razie może drogę kropelkową. No, weźmy ją. Przydałoby się także powietrze poziomu pierwszego. Według WHO globalna recesja spowoduje zwiększenie otyłości. Tak, to się nazywa ciąg przyczynowo-skutkowy. Dobrze, widzę, że tutaj nasze FPS-y już się ustabilizowały na poziomie 23, takim w miarę, powiedzmy, sensownym poziomie. Pamiętam z tego... Czekajcie, bo ja troszeczkę się tutaj rozgadałem, a ja muszę cały czas pilnować, żeby zarazić jego kraj startowy. Ma tam ponad 100 milionów ludzi. Czyżby zaczął w Chinach? Nie, w sumie jest dużo krajów, które mają powyżej 100 milionów. Czekajcie, poczekajmy, aż to się ustabilizuje. Ja sobie szybko łyk herbaty. Być może po prostu zaraził Chiny. Nie, zaczął w kraju mającym 212 milionów około. To będzie Brazylia. Zaczął w Brazylii. Mogę się założyć. Dokładnie tak. Mamy go. Dorwaliśmy go. Zmienne pochodzenie wyrzuciło go w Brazylii. Powiedzmy, że to był całkiem dobry strzał. Mimo wszystko lepiej tam niż na Grenlandii. Dobrze. Weźmy sobie może tutaj w ten sposób. On ma dużo więcej zarażonych, więc nie ma sensu brać zakażenia oportunistyczne. Nie, przepraszam. Zakażenie oportunistyczne właśnie ma sens. Autoodpornościowe wsparcie nie ma. Absolutnie żadnego. Nie jestem pewien, czy to nie był błąd, że wysłałem ten samolot z Sudanu, bo ja nie wiem, czy on nie widzi tej linii. Naprawdę nie jestem tego pewien. A to chyba się widzi dopiero w momencie, kiedy odkryjemy kraj startowy przeciwnika. Czyli on jest już w Afryce Zachodniej i może niedługo dojść do nas. To jest dosyć niepokojąca dla nas wiadomość. Dobrze, skoczmy sobie może przez zimno, poziom drugiego i przez leki. Tylko co pierwsze? Może byśmy się jeszcze z tym wstrzymali. Tak, wstrzymajmy się z tym jeszcze. Weźmy sobie po zwierzęta gospodarcze drugiego poziomu. A, bez sensu. Czemu ja tu wysyłam ten samolot? Przecież to nie zwiększy skuteczności. To nie są ten. To nie jest robak Neurax. Dobrze. O, jak pięknie. Co on tutaj zrobił? Zakażenie oportunistyczne. O kurde, mamy znacznie więcej ludzi niż on zarażonych. Ale to może na razie nie bierzmy się za tego typu rzeczy. Za utrudnienie mu życia i tak dalej. Weźmy sobie tutaj w stronę, powiedzmy, tego. O, nasz kraj startowy został znaleziony. Paskudnie. Wszystko dzięki temu zakażeniu oportunistycznemu. To mu da naprawdę teraz dużo. Oczywiście, jeżeli dostanie się do Afryki. Zmutowano objaw krwotok z nosa, czyli to jest u nas. To musimy to zdewoluować.
Dobra, na razie bym powiedział, że tutaj zakaźności nam wystarczy. Tym razem jednak... Zdążyłem. Dobra. Tym razem jednak chciałbym zarażać bardziej tutaj... Bardziej właśnie zarazić świat. Jezus Mario. Dobra, zakażenie oportunistyczne jest koszmarne. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy przez gryzonię. Ja doskonale wiem... O nie, dobra. On idzie pod genetyczną dominację, ewidentnie. Przecież w sumie, jeżeli jest amatorem i idzie pod genetyczną dominację, to mu go można łatwo wyleczyć. Aha. Dobra, powinniśmy chyba jednak zacząć tutaj troszeczkę rywalizować pod tym względem. Jeżeli on dostanie się teraz do Indii, to on dostanie naprawdę dużej ilości punktów DNA, co mi się generalnie nie podoba. Może powinienem go wytępić, tak szczerze? Niewiele jest osób, które są zarażone przeze mnie, a nie są zarażone przez niego. To może ja najpierw... Co to jest? Aha, ma torbiele. Ej, to oznacza, że on za chwilę zostanie pokryty. On ma jakiś objaw, który spowalnia moje zarażanie jego ludzi, wiecie. Coś w stylu torbieli, a może jeszcze coś dalej. No bo 15% to żadne autoodpornościowe wsparcie nie daje tyle. Dobra. Dokonaliśmy neuralizacji tego, co... Neutralizacji bardziej tego, co on nam tutaj wrzucił. Kara przy zarażeniu. No dobra, to jest cały czas. Kolejny objaw, który sobie zdewoluujemy. O, Chiny, będzie tutaj duża rywalizacja. Weźmy sobie może gryzonie, a może jakieś ptactwo? Jakoś nie jestem przekonany. Dobra, on ma znowu kolejny poziom genetyczny, no, zakażenia oportunistycznego. Idzie pod tą dominację, idzie. Zebrałbym trochę Diana i spróbował go zabić. Chociaż no to jest bardzo ryzykowne z mojej strony. Ale tak mnie to korci. Cholera, jak to zrobię, to przegram. No... Ach. Dobra, w sumie w tej chwili tak przegrywam. To jest niepojęte trochę dla mnie, ale okej. Nie, może to był błąd na początku, że nie zrobiłem tego autoodpornościowego wsparcia i przeciwnik po prostu zaraził w jednym chwili całą Afrykę. Może powinienem raczej czekać po prostu, aż on popełni błąd. Zakażenie oportunistyczne dla mnie ma taki, powiedzmy, średni sens. Bardziej jakieś rozprzestrzenianie się, jak na moje. Ponieważ tak naprawdę wszyscy, którzy są zarażeni przeze mnie, są też zarażeni przez niego i odwrotnie. Ma 100 milionów ludzi. O, dobra. Brak pracy nad lekiem teoretycznie, ale w praktyce to jest nieprawda. Czy nasz przeciwnik... Nie, nasz przeciwnik nie zabija, czyli będzie badany dosyć mało. A więc możemy na razie odpuścić tutaj... O, co to jest? Aha, zbudował nam jakiś objaw, który powoduje, że trudniej nas wyleczyć. Aha, dobra, wiemy, jak to działa. Rozpoczęto badania nad lekarzem na mnie. O, cholera, Chiny. On zaraził cały świat. Dobra, lecimy. Globalne badania skoncentrowane nad lekarstwem na mnie. O, czekajcie, jeszcze o tym bym zapomniał. To jest taka dosyć podstawowa rzecz. Teraz będziemy potrzebować dużo punktów DNA. Wydaje mi się, że generalnie jednym krajem, którego on nie zaraził, jest Grenlandia, dokładnie tak. Musimy tutaj pamiętać, żeby nas nie wyleczyli. Okej, zabiliśmy ogromną część świata i teraz by się nam przydało zakażenie oportunistyczne. Dobra, i teraz pójdziemy pod te objawy. Jeżeli zdążymy, oczywiście. No jak tutaj badania nad lekiem? A, idą dosyć w żółwim tempie. Chiny. Dobra, Chiny zarażamy bardzo intensywnie.
O, pięknie, pięknie, pięknie. Ale tu... O kurde, czekajcie. Zabrałem trochę sprawy w sumie. Może by zmniejszyć tą śmiertelność. Teraz, tak przejściowo. Przyda się nam teraz ta genetyczna dominacja. Powinniśmy mieć dość dużo punktów DNA, żeby ją zrobić już za moment. Grenlandia jest moją ostoją w tej chwili. Dobra, zbieramy te punkty DNA. Dostajemy ich bardzo dużo z powodu naszej śmiertelności oraz tego. Z tego. Dostajemy dużo punktów z ciał. Być może jeszcze zdążymy, tak szczerze. Tylko, że ja za chwilę wszystkich swoich, wszystkich, którzy są tylko moi, wybiję, więc no to jest słabe. No nie, czekajcie, powinniśmy zdewoluować jeszcze więcej objawów. Tak, pójdźmy sobie w ten sposób. Okej, zarażamy cały świat. Są jeszcze jacyś zdrowi? Nowa Zelandia. Nie mamy tam absolutnie nikogo. Ja teraz cały czas dostaję punkty DNA z ciał, więc w sumie nie muszę się o nic martwić. Co jest? Ha, nie miałem zarażonych w Nowej Zelandii. No to jest generalnie też jedyne miejsce, gdzie on nie miał zarażonych do tej pory. Więc no dosyć słabo. Genetyczna dominacja, działaj. Działaj, proszę, działaj. To się może bardzo źle skończyć. Nie, na Grenadii mam jeszcze paru. Już powinienem wykasować całą śmiertelność. Dobra, może być tak. Dostajemy bardzo dużo punktów DNA za to, że spowodowaliśmy taki terror na Ziemi. Kara do zaraźliwości, okej. Okay. Mamy bardzo dużą premię do zaraźliwości ludzi zarażonych przez inną chorobę. Przez to za chwilę Nowa Zelandia padnie. Kwestia tego, że Grenlandia musi wytrzymać do tego czasu. Bo Grenlandia jest moją ostoją, jedyną. Jedyną, która jeszcze na świecie istnieje. Jeżeli mam tyle punktów DNA, to... bym dowiedział się jego ksywki, ponieważ szukam kogoś do trybu kooperacyjnego, kogoś ogarniętego, żebyśmy mogli się jakoś fajnie podzielić światem i tak dalej. No to co? Zostawiajcie ich niki w komentarzach, polecajcie mi kanały. I to już było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, do jutra i cześć!